Jaka mucha wielka, nie? Teraz trzeba odciąć dopływ pary, żeby się tam dostać. Niestety tymczasowo nie mamy nic, czym możemy... czym moglibyśmy to wykonać, ale za to mamy miotłę. No. Teraz... teraz uwaga, wszyscy, którzy mają syndrom arachnofobii. Normalnie ciary przechodzą, nie? Niektórych pewnie. Ja osobiście powiem wam, że pająków jako tako się nie boję. No, a to twardziel ze mnie, nie? No, zwierzątka jak zwierzątka, no jej, no. Tymczasowo kolejna zagadka przed nami. Czaszka, piersiówka i ryba. No dobra, czaszka jest tutaj. Piersiówka. Gdzie jest piersiówka? Piersiówka, pokaż się. Nie będziemy cię szukać nie wiadomo ile. To się nie widzę. Ale rybę może znajdę. To są jakieś gwoździe. Coś teges, majonez. A jest piersiówka, dobra. Jest piersiówka. Teraz gdzie jest ryba? Tylko. To jest jakiś żółw. O! O! No proszę bardzo. Przez przypadek kliknąłem. No i tak bym go musiał kliknąć później. Gdzie jest ryba? A jest, dobrze. Hak, pies i łapka na muchy. Pies jest tutaj, łapka na muchy jest tutaj. A gdzie jest hak? Gdzie jest hak? Hak. O, jest hak, dobra. Maska, pióro i trzy świece. To jest pierwsza świeca. Pióro. Tylko jakie pióro? Czy to jest takie pióro, takie ptasie pióro? To jest druga świeca. Czy to jest pióro do pisania? Nie. Dobra, ale jeszcze jedna świeca została. Jeszcze jedna świeca mi została. Jestem ciekaw właśnie, gdzie ona będzie. To jest, to była jedna, to była... Dobra, to jest jakiś klucz. Tu też jest jakiś klucz. Ptak ostrze piły. Ostrze piły jest tutaj. Dobrze. Ptaka gdzieś tutaj widziałem przed chwilą. Był gdzieś ptak tutaj. O, jest maska. Dobrze. Pióro, świeca i ptak nam został. Pióro, świeca i ptak. No dobrze. Pewnie świeca ma taką barwę, że jej prawie nie idzie odróżnić od tła. To coś było, a to nie to. Że nie idzie jej odróżnić od tła, tak jak to serduszko, co wcześniej mieliśmy takie. Normalnie rzeźnia, nie? Jestem ciekawy, gdzie jest ta trzecia świeca. A jest. Mam ją. Został nam ptak i pióro. Jak znajdę chociaż jeden, to na drugi użyję podpowiedzi standardowo, bo nie będziemy tutaj tracić czasu, nie? To jest jakaś żaba? He! Dobra, gdzie ten ptak hol? Kurczę, no. Tu jest klucz jakiś. O, jest pióro. Gdzie jest ptak? A tu jest ptak. Proszę bardzo. Łapka na muchy i hak. Proszę bardzo. No to teraz już wiecie, co możemy zrobić. Bierzemy łapkę na muchy. Używamy na muszce. Idziemy na górę. Rzucamy muchę pająkowi. Pająk się nią zajmuje. My tymczasowo miotłę i idziemy. No i dzień, na dzień dobry, proszę bardzo. Dziennik się nam otworzył. No cóż, potrzebuję pomocy. No tak.
Musimy uwolnić klauna. W nagrodę dostaniemy od nie, otrzymamy od niego pomoc w uwolnieniu naszego męża z klatki. Tymczasem tutaj jest olej, ale nie otworzymy tego niczym. Dopiero ten przedmiot, którym możemy go otworzyć, to tutaj sobie musimy na niego zasłużyć. Mamy za to strzykawkę. I co? Tutaj jeszcze coś było? Nie, tutaj nic nie było. To idziemy sobie stąd. Tutaj nic nie zrobimy. Kolejna zagadka. W sumie powiem wam, że one są różnie zrobione i mimo, że się ciągle powtarzają, no stop jest właśnie tego typu właśnie znajdźki są, tak? To mimo wszystko, kurczę, to się nie nudzi jakoś, tak? Nie wiem. Przynajmniej mi. Dobra, tymczasowo. Akordeon, klepsydra i maska. Akordeon mamy tutaj. Klepsydra jest tutaj. I maska. Teraz właśnie znajdźmy maskę. To jest czaszka, a nie maska. Gdzie ta maska? Co się nie widzę. Nieważne. Dzwonek, kotwica i piersiówka. Nie ma problema. Piersiówka, dzwonek. Dzwonek jest tutaj. Kotwica. Co? Kotwica, dobra. Kotwica jest tutaj. A piersiówka jest tutaj. Dobra, trzy jabłka. Pierwsze jabłko, drugie jabłko. I jabłko, trzecie jabłko. Ha. Gdzie jest trzecie jabłko? No właśnie, gdzie jest trzecie jabłko? Znowu jest problem z trzecim elementem. Zawsze gdzieś go tak ukryją, że człowiek potem, kurczę, normalnie... dobra. O, jest maska! A, sorry, to nie to. O, fajnie, latarnia się znalazła. Ale mamy maskę, dobrze. Musimy znaleźć rubin. Jest rubin, dobra. Kapelusz mamy tutaj. Litery są tutaj. Szczur jest tutaj. A gdzie jest jeszcze jedno jabłko? Trzecie. Jest. Znaleźliśmy latarnię i rubin. Do czego są te rubiny? To się niedługo dowiecie. Teraz tak. Tutaj. Trzeba odkręcić śruby. I wyciągnąć kratę. Niestety na razie nie mamy... czym? Musi mieć śrubokręt, tak? A niestety się tego tutaj nie da zrobić. Teraz tak, wajcha. Potrzebujemy wajchy. Inaczej pociąg nie odjedzie. Tutaj mamy za to coś. A na razie chyba nic nie mam, żeby przywiązać. Nie, nie mam nic. Dobra, idziemy sobie dalej w takim razie. A w ogóle, coś jest, jakiś przedmiot do wzięcia? Dodatkowy? Bonusowy? Bo ja wszystkich nie znalazłem, jak mówiłem. Nie ma. Idziemy dalej. Wejście do sierocińca. Nie będzie takie proste. Teraz. Tu jest błąd. Kolejny błąd w tłumaczeniu. Może mogłam przeciąć piłą. Nie sugerujcie się tą piłą. W żadnym wypadku się nie sugerujcie tą piłą. To jest głupota do kwadratu. Zamiast piły powinien być użyty pilnik. Interesuje was, powinna was zainteresować ta fontanna. No, gdyby tylko mogła wyciągnąć korek. Czym możemy wyciągnąć korek? Hakiem. Nasza bohaterka nie chce się pobrudzić, a przynajmniej nie chce pobrudzić łapek. No to szukamy arbus, kawałek szkła i okulary. Kawałek szkła mamy tutaj. Okulary mamy tutaj. Arbus jest tutaj, ciężko go nie zauważyć, nie? Co tam dalej? Butelka, trzy kwiatki i pająk. Ho, ho, ho. Pająk jest tutaj. Butelka. Jest butelka. I trzy kwiatki. Teraz pytanie, jakie to są kwiatki? Dobra, pierwszy kwiatek, już widzę. On jest tak podejrzany, że aż się sam rzucił w oczy. To jest chyba drugi kwiatek, dokładnie. No i pytanie, gdzie jest trzeci kwiatek? Oczywiście znowu problem z trzecim elementem. To jest zmora chyba moja normalnie w tej grze. Kwiatek, wiesz co, nie bądź świnia. To jest kwiatek? Tadam! Dziękuję.
Gwiazdka, nakrętka i ptak. Nakrętkę mamy tutaj, ptaka mamy tutaj. A gdzie jest gwiazdka? Nie, sorry, gwiazdka. Jezu, ja pierdzielę, co ja w ogóle gadam. Gniazda szukamy. Gniazda, nie gwiazdki, tylko gniazda. I gniazdo jest... gdzieś tu było takie coś, takie dupowate takie. No dobra. Dobra, darujemy sobie na razie. Grzyby, nuty i pętla. Nuty mamy tutaj. Grzyby. Grzyby są tutaj. Pętla. O, gniazdo się znalazło, proszę bardzo. Przez przypadek kliknąłem i, proszę bardzo, się znalazło. Pętla jeszcze nam została do znalezienia. To jest to? To jest to. I nasza nagroda to lina i odłamek szkła, co oznacza, że możemy wrócić się do pociągu, użyć liny na oknie i pociągnąć. Dzięki temu mamy śrubokręt. Teraz śrubokrętu używamy sobie na kratce, znaczy na śrubach. Odkręcimy kratkę. I zastanawiacie się pewnie, co teraz? Strzykawkę, moi drodzy. Proste? Proste. Teraz, tu jest brama. Na tej bramie, słuchajcie, możecie sobie użyć smoka. Będzie potrzebny jeszcze jeden. A tutaj będziecie wkładać rubiny. Tak? No. I to chyba wszystko, co tutaj było potrzebne. Teraz zastanawiacie się pewnie, co dalej. Haha. Wskazówkę. Brakuje nam jeszcze jednej wskazówki. I żeby uwolnić klauna, trzeba będzie ustawić odpowiednią godzinę. I teraz jest właśnie sztuczka techniczna. Skąd wziąć tą godzinę? Skąd godzina... Skąd podpowiedź jakaś, tak? Do godziny. No dobra, w każdym razie, tymczasowo... Spójrzcie, co mamy. Nie da się. Widać? No. Zapewne się zastanawiacie, co teraz trzeba zrobić. No. Ja wam powiem, co trzeba zrobić. Użyć wskazówki. Hopla! Teraz, mając nakrętkę, możemy zakręcić... O, proszę bardzo, możemy zakręcić zawór, dzięki czemu będziemy mieli dostęp do tej skrytki i mamy kolejną lalkę. Odzyskujemy wskazówkę zegara. Teraz możemy oswobodzić klauna, ale to nie tak szybko, moi drodzy. Proszę bardzo, są wskazówki. Teraz, która jest godzina? Znaczy, którą godzinę trzeba ustawić, żeby oswobodzić klauna? Zapewne się zastanawiacie. A ja wam powiem, skąd wziąć tą godzinę. Idziemy sobie tutaj, zobaczcie. Widzicie ten zegar? Podejrzane, nie? Która jest godzina? 15. Idziemy do klauna.